Hi everyone, it's been a long while, but we are back at it. I'm leaving tomorrow for a hiking trip with some friends I met here in Warsaw. We are gonna do the Camino de Santiago, but we are only going apart from Santander to Gijón, and that's that. I just packed into this little boy. Hi there. This little backpack. We have a mat. Here are some other stuff. Yes. Come follow along. Come follow along. Come and follow along. Kasia, Marta, Piotr. Tutaj są przygotowane nasze outfity na jutro. Tu są rzeczy, których nie bierzemy. Bierzemy. Piotr się pakuje jeszcze. I waży koszulki. Czy opłaca się brać, czy za dużo ważą? Jest mocno. Jutro mamy wyjazd 420. I bez tego, co to będziemy miały być? Tak, zdecydowanie. Wstajemy, ubieramy się i wychodzimy. Trochę krzywo. Hejo. Pani, jest godzina 10:16. To nie było łatwe. Wstajemy o 4:00. Nie mam jeszcze gotowych kanapek. A mamy gotowe łóżko. A co, co więcej, nawet nie mamy... Ze stopy ci spadło. Spada skórka. Nie mamy składniku. To po sam nie ci schodzi jeszcze. Złóżka się. Nie bez powodu na stopy się mówi sery. Z czym robimy kanapki? Ja myślałam, żeby na przykład zrobić. No mów! No hej. Ale można też nawet mówić, tak mogą sobie... No... Tak, bo mi pani powiedziała, że mogę... No... Pomocie, na co to co kręcisz? Tak. Ja użyłem zapasówkę. Kochani, jesteśmy na lotnisku w Modlinie. I co by lotnisko leci w Hiszpanii? Hej wszystkim! Dolecieliśmy właśnie do Santanderu i jesteśmy na etapie merdżowania plecaków i przepakowywania. To jest mój plecaczek. Teraz Marta pokaże swój, tylko wsadzi kija. Przestań. A to jest Piotr. I właśnie dostawia stelaż do swojego plecaka. A to jest nasz namiot. Dzięki, pa! Kochani, dzień drugi. O ja, ślimak. Dzień drugi dzisiaj. Spaliśmy w namiocie tuż przy trasie. I teraz idziemy sobie. Jeszcze dzisiaj będziemy szli cały dzień chyba po... jakby przez land, a dopiero dojdziemy wieczorem albo jutro nad wodę. I się nie możemy doczekać. Moja trzecia. To jest dokładnie typ kontentu, który ja robię, więc bardzo dobrze. Widzę, że oglądało się vlogi. A nie?
Boże, ale cię przybliżyłam niechcący. Nie mogę oddalić. Okej. Okay. Jak tam, kochani? Dobrze się idzie? Fajnie, dobrze, super. Rodzice zupdate'owani? Tata zupdate'owany, tak. Kijki się sprawdzają. Widoki piękne. Idziemy dalej. Hej, misie. 10 km już za nami. Mamy postój w mega ładnym miejscu. Tutaj jest nasza trzecia misia. I siedzimy przy drodze. Kolana mają się dobrze. Co? I co jeszcze powiesz? No, że kijki dużo pomogły. To są kijki jego, co? Jak to się nazywa? Gdzie jesteśmy? Santa Ina. Okej. Santa Ina del Mar. Przeszliśmy ile? 22 kilometry. I jesteśmy teraz w mieście, w którym robimy postój na obiad. I będziemy jeść. A potem zobaczymy, co potem jak się dalej potoczy. Albo drugie tyle, bo dzisiaj dobijamy mocno. Albo będzie padało i wtedy szukamy albergu. Either or, kochani. 50-50. Zobaczymy. Cześć kochani, dzisiaj jest czwartek, nie nagrywaliśmy, ponieważ no było lekko krytycznie. Nasz pierwszy kryzys, dzień trzeci, nie spodziewaliśmy się, że kryzys będzie z powodu nie zmęczenia, a zalania. Ponieważ poszliśmy spać w namiocie, zaczęła się ulewa i ulewa trwała aż do godziny temu. Więc wszystko nam przemoczyło, przyjechaliśmy do autobusem do hotelu w następnym mieście, żeby się wysuszyć i właśnie suszarką suszymy wszystko, co mamy. O, to ja. Więc było mocno. Ale teraz przestało padać na chwilę. Idziemy po churrosy i na plażę. I zobaczyć plażę. A tu jest nasz hotelik. Comillas. Thank you.
Cześć kochani, dzisiaj dzień czwarty naszej podróży, dzień czwarty naszej podróży. Jesteśmy w parku Naturale jakimś, Alhambra. Jesteśmy w Hiszpanii, nie we Włoszech. W Hiszpanii jesteśmy ogólnie. I dzisiaj zobaczymy, jak się uda przejść po wczorajszym chillu, po suszeniu. Witamy, nasze dzisiejsze nowa energia, no. Fity. Dzisiaj trasa będzie taka, w takim otoczeniu, przynajmniej przez chwilę. Mamy dzień czwarty? Czwarty. Wczoraj było mocno, bo przeszliśmy prawie 40 km i dostaliśmy różnych fajnych obtarć na stopach i spaliśmy na kempingu. A dzisiaj ruszyliśmy bardzo wcześnie, około 12 w południe i mamy zamiar zrobić około 27 dojść za Janes. I dopiero szliśmy teraz drogą i dotarliśmy właśnie na tej wzgórze Teletubisiów. Hej kochani, dzień piąty. Staliśmy dzisiaj przed wschodem słońca, żeby się zmoczyć namiot, buty. Idziemy teraz szukać paszportu pielgrzyma. Kurwa. I musimy, mamy namioty mokre, więc musimy je wyschnąć. Kurwa, musimy je wyschnąć. Musimy, no. Namioty. Namioty. Proszę bardzo, opuszczone miasteczko. Miasteczko typu Hunted. Przed ósmą jest. Miasteczko typu Hunted. Miasteczko typu Hunted, to było to, co wczoraj mieliśmy. I żywej duszy nie było. Tak. Ale się udało zjeść. Kasia ma fajny outfit, mówi Klara. Kasia? Kochani, wciąż dzień piąty. Dotarliśmy nad morze. Minęło już kilka godzin, przeszliśmy kilkanaście kilometrów. To jest tym jalem pod słońce. Boże, jaka bliska. Hej. Nie jestem mega zmęczona. Dzisiaj jakoś jest nowy power, tam sobie muzykę na uszach, więc nie słyszę, co mówię i fajnie.
Piotruś, Martusia. No i jest tak. W sensie bidet? To jest nasze spanie dzisiaj. Z takim widokiem na zachód. To jest nasz śmietnik. A tutaj będzie rano wschód, tam gdzie jest księżyc. Niektórzy kolację jedzą. Inni są po wieczornej toalecie. Blowin. Nie, już umyłam zęby. A myślałam, że... Widoki szóstego dnia. Jest dzisiaj mega ciepło. Idziemy bardzo duży kawałek nad wodą. Nad pięknymi plażami, na której jednej się suszyliśmy, nasze rzeczy z nocy. I dzisiaj jest nasz ostatni dzień dłuższego chodzenia, czyli mniej więcej 26-8 km. A już jutro chcemy zrobić trochę chill i eksplorować Gijón. I tak jest przed nami. I obok nas. I tutaj nasza wycieczka idzie. A tutaj ten, kto do was mówi, czyli ja. Hejka. Cześć kochani. Już chyba 8 dzień, albo 9 naszej podróży, tylko nie nagrywałyśmy. Właśnie skończyliśmy surfing w Esteiro. Wosper. A tam za nami. O Jezu, nie wiem, czy to się uda. Tam jest morze. O tam. I tam przed chwilą byliśmy. Może zaraz Marta wam pokaże. Idziemy do knajpki, a potem na plażę, a potem na plażę. Piękną, dziką plażę. A jak daleko mówiłaś, że jest ten lighthouse? Ja nie wiem, jaki lighthouse. No jedno tam, gdzie, że jakiś taki, może ten west, most north spot, czy coś? A. Jak zwykle jest godzina 17 i nie ma jedzenia, więc pijemy kawę. Idę nagrać Kasię i Piotrka. Surfujemy już 2 godziny, więc ja się zmęczyłam i wyszłam. A oni jeszcze są w wodzie. O, nic nie widzę. O, dobrze. I plaża jest piękna. O. Zaraz zobaczymy, co tam sobie łapią.